dzisiaj dostaliśmy taki czosnek marnowany. To wszystko, co tutaj widzimy, to... No i... O, o, może nam się uda teraz. Te nasze podróże są takie nieprzewidywalne. Szukaliśmy miejsca do zaparkowania i tu jest very busy, jak widzicie. I kurczę, znaleźliśmy jakiś parking i mówimy, ty kurczę, fajnie by było zostać tutaj na noc, bo całkiem dobre miejsce jest i już robi się późno i tam pracownicy nie wiedzieli, co z nami zrobić, więc zawołali właściciela. I okazuje się, że on jest artystą, mówi, chodźcie do mojego domu. Are you local millionaire? What? Are you local millionaire? Patrzcie na te drzwi. It's beautiful. Yeah, very important. Wow. Yeah, I have a museum house. Wow. Bella. Salam. Lily, here, my dog. Oh, yeah, yeah. No, it's okay. It's a dog, or? Yes. That's what should be. It's a girl. Yeah. So you've got a dog as well? This first time, maybe. No, no, they need to. It's a girl. Wow! You've got a lovely house. You're welcome. And this instrument from before World War I. Oh. Yeah. Trombone, trumpet, horn, bass horn. Hoş geldin. دوستته فهمیدی؟ دوستته دوستته اوکی؟ بودو برو سر جا ببینم بودو So what's the name of this instrument? دیوان دیوان دیوان
People. So we have your paintings here. Yeah, I'm sometimes painting. I like this one a lot. It's very interesting. Merci. This is your favorite? Yes. You, Mario? I'm looking for one. Stay. That one. I also like this one. So, what are you preparing? He want to make food. Uh-huh. And what is it going to be? Vegetables. Vegetables. Mm-hmm. We got some veg. I oczywiście zostaliśmy zaproszeni na jedzenie, herbatę i wszystko. I mówię, że chcemy spróbować tylko troszeczkę. I co? Dostajemy cały talerz. No. Co jedziesz? No ryżu troszeczkę jadam. Nie? No też będzie jeść troszeczkę ryżu. No widzisz, no. Like she eats everything. You want garlic? Yeah? Yeah. Alex, you want? Yes. Yeah, can you put some? Yes. Thank you. Okay, okay. Thank you. Nie, nie. To nie, syt. No, grzeczna dziewczynka. Tutaj dostaliśmy taki czosnek marnowany. No nie chcę się dobrze pokazać, ale jest taki dobry. Bardzo dobry. W ogóle jest to bardzo dobre danie. A nie mam pojęcia, co jest w środku. Ciągle się powtarzam, mówię, nie mam pojęcia. Ale bardzo, bardzo fajne, smaczne. Do you play? Accordion, piano, saxophone, divan, sitar, tambur, tombak, kuze, guitar. No. But there's a guitar. Yeah. And you don't even remember. Yeah, there are so many. So many, yeah. I play percussion and tar, a lot of instruments, yeah. Wow. There's a lot of taking off and putting on your shoes here in Iran, because you need to take off your shoes each time you enter the room, house. Hello, salam. Salam. How are you? Thank you. Welcome. Thank you. What is going on? What's the plan? I want to go to the house.
I understood omelette. Okay, and what kind of meat do you want to put inside? Omelette. Okay. Omelette, I understand. Śniadanie miało być z miejscowym przysmakiem, ale dobrały się do niego mrówki. Tak więc, no niestety, będzie wersja wegetariańska. No, they're doing it differently. Tam szli za metą. Ale, chodziło się. Thank you so much. Halba. 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 And this is like feta cheese, yeah, cheese. Mm. Śniadanie pierwsza klasa po prostu. This is your shop? Yeah. Wow. You're a local millionaire. No. You own half of the village. Okay. Beautiful. Two. Wszystko jest tutaj tradycyjne, wykorzystane, stare szafeczki. Zobaczcie. Pięknie to ma zrobione tutaj, pięknie. To wszystko, co tutaj widzimy, to należy właśnie do Romina i on to powoli remontuje. Ma tutaj sklepik w środku, tam będą pokoje do wynajęcia. Pięknie to robi, po prostu ładnie zachowuje całą tą tradycję, po prostu renowuje, bardzo fajnie. Patrzcie na te drzwi. Po prostu super jest. I jest tutaj bardzo dużo psów. Pierwsza wioska, pierwsze miejsce, gdzie my widzimy tyle psów. A większość z nich są łagodne. Miejscowi turyści. Popatrzcie, ile tutaj psów jest. Po prostu wszędzie, na każdym rogu. Salam. So many dogs here. Yeah, they're so cute. Yeah, it's gorgeous.
Dziękuję. Jest tak pospacerować z lokalem, bo po prostu pokażę wam takie miejsca, gdzie sami byście może nie znaleźli, opowie wam i w ogóle jest to takie doświadczenie, wiecie, ja uwielbiam po prostu poznawać ludzi, a Ramin jest wyjątkową osobą, przepięknie gra, jak mogliście słyszeć i w ogóle jest taką ciepłą osobą, tak więc jakbyście kiedyś tu byli, to koniecznie zajrzyjcie. Ona chce pić. Oh. Oh, we can't see them, but we can hear them. Tam na tej górce widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem psów. No to nie do końca jest to, co człowiek chce tutaj fotografować. Psy wszędzie. No, mogę prosić zabrać ogon? Dziękuję. Jeśli podoba ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Bella. Okay, you can speak about my place, Rami, no, Chalat, and together travel, Iran. Okay? And wait. 3, 2, 1. No, wait, 1 second. Stay, mate. Bella. Stay, you can tell. No to wtedy się utrzyma. Have you seen him introduce yourself? Introduce yourself. Yes, and yeah. From but you don't have to say understand? Anything. We
can go no, like this, I'm but not you can... just speaking. Okay, I'm not good at speaking English. I'm it's now practice, learning, is practice. Enough. Language, music, good. Yeah. There you go. Okay, and what's Wait. Your name from mm-hmm. Poland, Lechistan? Okay, 1, 2, 3. Hello, we are Aleksandra and Mario from Poland, and we discovered this beautiful village, and Roman invited us here to his wonderful house, so we are going to spend here some time. Right. And you are speechless. Yes. Yeah, because we listen to some music, and this is like our hearts sink at the moment, and we cannot really think about anything. It was beautiful. Thank you very much. Kualat is a small village, and this is a wonderful and very unique place. And this house has such a good energy, a good vibe. As you can see, it's dog friendly. It's not only our dog, but it's also Lily, the owner's dog. And there are other dogs here in the village, and people are very open-minded. This is a place to visit. Nice. I can work in commercials. I can do it. Nice, it's okay. Promo. And tomorrow you can speak about your car. Yeah.